Na czym polega ta wiocha? Że tutaj nawet nie jest to trasa w kierunku Anglo-Ameryki Białystok przez Szwedzką i Marki. Bo przez Szwedzką i Marki to byłoby gdzieś tam. Przez Pragę Południe, to jesteśmy na Pradze Południe, ale jeszcze przez Pragę Północ, Kerfurek tam, Wileński, przez Szwedzką i przez Marki. To wtedy Państwo byście pojechali do prawosławnej ziemi. No, a tutaj mówimy temat jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, że cała ziemia, że cały to Mazowsze, że cała ta Warszawa jest miejscem wykluczonych, wykluczonych takich, którzy, no jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, wyrzucają Biblię do śmietnika, Jahwe wyrzucili z Biblii, a przecież tego było aż 7 tysięcy razy. I nawet, proszę Państwa, drugie przekazanie też usunęli. Drugie przekazanie usunęli. No, jeszcze może byśmy jakiegoś diabła zobaczyli, jakie tu są ulice. No mówię, że Ostrobramsk. Jakiegoś diabła czarnego na motorze byśmy zobaczyli. Także Polsk. Energy Gas Polsk. Także proszę Państwa, to jest ulica Ostrobramsk. No i to też wcale nie jakaś tam jest dziwota, że diabeł na motorze, proszę Państwa. Tylko tak jest po prostu. Na motorze czarne. Diabeł na motorze. Państwo zobaczą. Warszawa. No i mamy tutaj właśnie tę wiochę na płocie. Przejdźmy się, a zobaczymy, co tu właściwie jest. Państwo zobaczą. Ulica Ostrobramska, Warszawa. To jest jeszcze Praga Południe w kierunku na Marsa. To jest taki kraj, ziemia wyjałowiona, ziemia wykluczonych. No bo skoro oni się sami wykluczają od Jahwe, wyrzucając jego imię Boże Jahwe z Pisma Świętego, z Biblii, drugie przykazanie też wyrzucili, w ogóle Biblię wyrzucają. Także nasz kanał El Mercedes, YouTube, El Mercedes Google Plus, El Mercedes Daily Motion informuje, proszę Państwa, że jest to kraina opuszczonych przez Jahwe, czyli wykluczonych. Także ty nie daj się, nie daj się. El Mercedes, oglądaj. Proszę Państwa, nasza firma Elhof Art, chcę tylko jeszcze przypomnieć Państwu, bo to wielokrotnie mieliście tutaj, że jesteśmy w miejscu wiocha na płocie. Ten autobus 520 zdaje się, że jedzie tam od z Marsa, od tych wielkich sal, gdzie Świadkowie Jehowy je wynajmują, organizują tam kongresy Świadków Jehowy. Nie ma tam żarcia, nie ma tam żadnego picia, nie ma tam żebrania, nie ma tam zbierania, bo wiecie Państwo, to, że jesteśmy w Żebracznicy Wielkiej, to jest oczywiste. Gdzie by to, co by się nie działo, co by nie było, to wszędzie żebrzą na miseczki, na rękę, na język, na kuferki, na tace. Proszę Państwa, na tace. Natomiast tu Świadków Jehowy od razu piszą w zaproszeniu, jak teraz na Legii będzie, gdzie jest Legia, nie tu, tam na wprost, gdzie jest Legia, będzie w lipcu kongres, piszą Świadkowie Jehowy, że nie ma zbiórek pieniędzy. Nie ma żadnych zbiórek, że nie ma pieniędzy. I tutaj ta Zofia, nasza kochana, która teraz ma problemy, była wściekła, jak się dowiedziała, że ja prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. No to jest jej dramat, jej sprawa, proszę Państwa. Ale ja, jak sama prowadziłam szkołę, teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, tam jak jest ten Radwar, tam się cofnijmy przy ulicy Ostrobramskiej, ona przechodzi potem w trasę Stanów Zjednoczonych, proszę Państwa, trasę łazienkowską, to tam w tym Radwarze też była sala królestwa. Ja już prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Proszę Państwa, teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej też prowadziłam, jak sala królestwa była na stadionie. Tam od strony Wisły, taki wspaniały tunel. Już jesteśmy w miejscowości Wiocha na Płocie, ale to jest cały czas Warszawa, jedna i ta sama. Wiocha na Płocie, Wiocha na Płocie. Czyli sala królestwa była tam w stadionie, wejście od tyłu, tam piękny bunkier taki był, pół metra wody, bracia to przygotowali, wszystko, wodę wypompowano. Jeszcze wcześniej mieliśmy też zebrania na działkach przy ulicy Waszyngtona. Także proszę Państwa, ja tu z tą Warszawą to jestem zżyta od
prawie 40 lat. No, także buziaczki i proszę jeść kaczki. Всего хорошего, желаю сибирского zdrowia, no i что, jeszcze кавказского долголетия. Także proszę Państwa, jesteśmy na ulicy Ostrobramskiej. Tu jest taki płot, ni pri czom. No, jak robić, to robić. No, tutaj jest zajezdnia warszawska, zajezdnia polska, zajezdnia stołeczna, proszę Pani. Jesteśmy w dobrym miejscu, ale nam chodzi o Auchan, bo to są takie sklepy, gdzie wszystko i za darmo prawie, dużo i tanio, ale to były żanty kiedyś, te żanty, jak to ksiądz Rydzyk mówi, żany upadły, no to był potem Real, a teraz jest Auchan. No to Auchan jakoś tak przetrwał to wszystko, prześcignął też francuski sklep. Ale natomiast, dlaczego Daily Motion tak jakoś tak podupadł, to ja nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że jak wrzucam film, to on wchodzi 4 razy, się wycofuje. No na szczęście, że to są krótkie filmy, bo żeby to miał być film godzinny, to tak wejść i wyjść, wejść i wyjść, no to dniami trzeba byłoby siedzieć na tym Daily Motion. Także ten Daily Motion tak troszeczkę zdziadział teraz. Jakoś tak niestety. Ja reklamuję Daily Motion, bo my tam mamy kanał, ale no zobaczymy, co się będzie dalej działo. Google Plus jest naj, Google Plus. Także proszę oglądać kanał Google Plus. Jest Wiesiolandia Plus, ale na Google Plus jest Spory Mus. Zapraszam. Ulica Ostrobramska, Warszawa, Wielki Świat, Żebracznica Wielka. Oni tu proszą i ciągle im wszystkiego jest mało. Są na dorobku, brakuje im, do worków wkładają, proszę Państwa, żeby tak kto komu pomógł, to przecież nie ma tej gościnności, mówię, wiocha na płoci, nie ma tej życzliwości, nie ma tej gościnności. Teraz jest znieczulica społeczna, jak człowiek tutaj trzepoce tymi nogami, głową walnie o ulicę, o asfalt, o bruk, bo ma padaczkę, to mu też nikt w Warszawie nie pomoże. Także proszę Państwa, słońce świeci, 30 stopni zaraz będzie temperatury. Zaraz tutaj jak wyjdę ze sklepu, to mam dobry powrót, bo tutaj pojadę sobie tym, proszę Państwa, jakimkolwiek do przodu autobusem z tego przystanku. Bardzo luks, wielki luks. Także proszę Państwa, tutaj jest wiocha na płocie jeszcze, co ma do złego, że jest kołchoz za kołchozem, a jak jest dwóch, a jak jest trzech, to zamiast oni w imieniu moim, żeby się modlili do Jachwy, bo oni się nigdy do tego Jachwę nie będą modlić, no bo skoro Jachwę wyrzucili do śmietnika, Biblię do śmietnika, drugie przykazanie wyrzucili, no to przecież Żydzi z tymi moherami jadą na jednym wózku. No bo tak, kontynuacja tej linii żydowskiej, linia żydowska przegrała, tu się kręci w dalszym ciągu, ale to nie jest jeszcze to, co miałoby być prawdą, mogłoby być prawdą. No bo proszę, kto powraca do imienia Bożego Jachwy, do imienia Bożego Jehowa? Oczywiście, że tylko świadkowie Jehowy, ale przecież świadkowie Jehowy, jako wcześniej badacze Pisma Świętego, zaczęli odgrzebywać w Biblii, odnajdywać różne rzeczy. To jeszcze nie jest twa droga do Anglo-Ameryki Białystok. Do Anglo-Ameryki Białystok to tam przez szwedzką i marki. No i ci badacze Pisma Świętego, przecież nikt im nie płacił, ale się wściekła za darmo, też się wściekła Rada Kościołów w Ameryce, oczywiście katolickich. I nawet ci bracia to siedzieli ze 4 miesiące w więzieniu, proszę Państwa, za nic. No bo przecież jak ten Russell pieniądze wszystkie, był bardzo bogaty na traktaty, na ulotki, tak jak ja. Czasem się rzucam i swoje pieniądze wydaję, a to tu, a to tam, już teraz tych kartek nie rozkładam, nie rozklejam, bo teraz jest można piękny program informacyjny, edukacyjny zrobić w internecie. Także te wszystkie prawdy biblijne można pokazać w internecie. Co robią właśnie świadkowie Jehowy? No ci moherowi są wściekli. No, ale wiecie Państwo, to po pierwsze, po drugie, kto będzie tego wszystkiego słuchać, prawda? Bo ten Mareczek, co on ma niewiele tego rozumu, mówi, uch, jaka oglądalność, zobacz tu, jaka oglądalność tu. Ja mówię, ale zobacz, jaka oglądalność, ile w ogóle poszło za Jezusem, że Jezus w pewnym momencie pozostał sam. Dlaczego mohery tego nigdy nie mogą pojąć, a jeszcze zwłaszcza mówią, a dlaczego was tak mało, tych świadków Jehowy, a dlaczego was tak mało?
A to, co, że dużo, to dobrze? No, także widzicie Państwo, już teraz wyraźnie widać, że dużo to źle, bo jest szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, wiedzie na zatracenie. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Także widzicie Państwo, taka robota. Taka robota. Dochodzimy już, proszę Państwa, do King Cross Praga, ale to jeszcze w lewo, jeszcze w prawo. Tutaj mamy tę nową taką ścieżkę, drogę na Marsa i tam można się przejechać w lewo, tym zdaje się, że 520, bo raz to ja tych świadków Jehowy szukałam w sensie sali królestwa, gdzie, bo tutaj świadków Jehowy nie ma wszędzie, gdzie Państwo są. To są hipermarkety, to są supermarkety, są przecież to ludzie wszystko na dorobku, jeśli nie powiemy, że chciwi, to są na dorobku wszystkiego i mało, wciąż jest im źle i wtedy nawet, kiedy uprawiają rechodupstwo, to też jest to niezadowolenie ich zakamuflowane w rechodupstwie, bo to jest rechodupstwo takie hipochondryczne, nerwowe, sztuczne, nieprawdziwe, że nawet dziecko zauważy, że coś rodzice kręcą, że się między sobą kłócą na przykład, prawda? Albo ktoś kogoś chce oszukać. Dziecko to od razu zauważy. Także proszę Państwa, my proponujemy Państwu studia, teokratyczne studia biblijne, bo te wszystkie, które tutaj ten szatan, diabeł proponuje, są złe. I tak jak Biblia mówi, ponieważ chcieli być mądrymi, stali się głupi, to my proponujemy Państwu zapisanie się do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. Jak przyjdziesz tutaj do Warszawy, możesz sobie 2 dni zamieszkać w hotelu. Tutaj są rozdawane Biblie i takie, oczywiście, że Biblia, to każda jest prawdziwa, ale trzeba umieć cokolwiek w tej Biblii znaleźć. Znajdziesz tam drugie przykazanie, nie będziesz kłaniał się obrazowi rytemu, ale najpierw nie będziesz czynił sobie obrazu rytego, nie będziesz się jemu kłaniał, nie będziesz jemu służył, gdyż ja, Jahwe, jestem Bogiem zazdrosnym, który... I to jest rozbudowane. Tam zobaczysz, że jest imię Boże Jahwe, jako imię Boże Jehowa w liczbie 7000 razy. Tam mnóstwo innych rzeczy zobaczysz, które zostały wyrzucone z Biblii, ukryte, skrzętnie, chytrze, tak żeby nikt nie wiedział. Także te wszystkie religie, ta większość tych religii, co są dzisiaj, no to jest Babilon Wielki, który ma być wkrótce zniszczony po zniszczeniu religii fałszywych, bo to wszystko mówię, że to jest skierowane przez diabła. To nie to, żebyśmy tutaj mieli cokolwiek naprawiać, sterować tym, kierować, pchać się do rządu, do Sejmu. Państwo zobaczą, że świadkowie Jehowy po sądach nie chodzą. W sądach to są źli. Co się zgadza z tego? Mówią, nawet na Jagańskiej siedziała, a żeśmy na kuriera czekali, bo Huawei miał przynieść ten telefon, proszę Państwa, kurier, a ta babka w międzyczasie, gdyśmy tam siedziały na ławce, na przystanku, opowiadała, że w sądach są tylko Żydzi. Ja mówię, no i co z tego? Ale wiecie Państwo, dużo jest niesprawiedliwości na świecie i teraz Państwo zobaczą, jakie wielkie zamieszanie, że to wszystko ci Żydzi, czy w tych sądach, czy tu, czy tam, oni się będą trzymać pazurami, proszę Państwa, kopytami zapierać, bo to przecież to wszystko to jest, wiecie Państwo, nakradli tych miliardów. Szydło powiedziała, toż to bydło nakradło tyle tych miliardów, nawet najpierw 50, potem 150, potem jakieś 300 miliardów ulokowali to sobie w rajach podatkowych, a to z biednych ludzi jakieś haracze ściągają, z groszy grosze, ale tego dużo, bo tego dużo, no. Także widzicie Państwo, już możemy na Grochowską ulicę przejść, przez co? Przez King Cross Praga. Od ulicy Ostrobramskiej, bo to typowe dla tej linii Mysiej i całej tej katolickiej Warszawy, katolickiej Polski centralnej przecież. Tutaj przez King Cross Praga możemy przejść na ulicę, proszę Państwa, Grochowską. Także tutaj jest chłodno, przyjemnie i znowu jest McDonald's. No bo kochają McDonald's. To jest jakby symbol, ja wiem, czego Ameryki. Ciągle chcą tutaj tę Amerykę podrobić. Kaszlący,
pochrumkujący, powrechujący, to od razu widać, że to są tacy, którzy albo przestali na mszę chodzić, albo chodzą za bardzo na mszę. Moherowi, wszelcy, źli. Proszę Państwa, King Cross Praga, King Cross Praga. Tutaj jest cały ten sklep, można przejść. To przejście King Cross Praga jest bardzo znane. Skąd ten kaszel? No przecież tam jest kościół, parafia państwa, w tych blokach widzą. Nawet głosiłam w tych blokach wszystkich, jak już mówię, że ponad 30 lat głoszę tutaj w Warszawie i na Ursynowie i umarli Rodowicz i wszędzie gdzieśmy nie byli. I co z tego? Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Landstrom Extra, King Cross Praga.